Witam serdecznie, mi gościem Karol Nowak, Sebet Kostka Brukowa. Witam, dzień dobry. Karol, gratulacje, wygrywacie dzisiaj jakże ważne spotkanie w kwestii właśnie utrzymania się w Ekstraklasie. Co dzisiaj było waszym argumentem, bo wygrywacie 3-1, fajnie to wyglądało. Gdzie dzisiaj przeważaliście? Ja myślę, że szybkie kontry robiliśmy, przez co zdobywaliśmy bramki. No, chłopaki też, nie wiem czy w pełni składzie byli, nie byli znów jakoś strasznie mocni. Dzisiaj Gadżet pokazał też, że potrafi walczyć. Strzelili honorową bramkę, ale Sedbed nie dał sobie dzisiaj w kaszę dmuchać. To zwycięstwo prawdopodobnie, jeszcze muszę patrzeć w tabelę, ale daje wam chyba już utrzymanie w Ekstraklasie. To po awansie to jest ważne. Na pewno, ale nie myślimy tu o utrzymaniu. Chcielibyśmy się naprawdę utrzymywać tam w pierwszej trójce. Także to jest nasz pierwszy sezon w takim składzie. Myślę, że w przyszłości jakoś to zaowocuje. Chyba trzeba pochwalić nowe osoby, które wzmocniły w okienku transferowym Sedbed. Chyba dobre to jednak były ruchy, bo dzisiaj te osoby Zapier i tak dalej. Myślę, że tak. Poprosiłem brata, żeby nam pomógł troszkę i, no i przyszedł jeden kolega, który też gdzieś tam czynnie gra. Jeżeli chodzi o Sedbed, Karol, ty doszedłeś do tego zespołu w trakcie sezonu, jesteś tutaj z nimi od tego 2021. Już jesteś zgrany z opakami, czy jeszcze ci pasuje troszkę klepeczką gdzieś tam pograć? Nie, no jeszcze musimy naprawdę troszkę pograć. Widać takie niedokładności, troszkę też zgrania. Ja myślę, że kwestia tam dokończenie tego sezonu, jeszcze może na hali zagramy w takim składzie i naprawdę będzie fajnie to wszystko wyglądać. Ale tak nawiązując do twojego pseudonimu Bez Cukierka, przyznam, że dużo wniosłeś do zespołu. Cieszę się, że mogę pomóc wszystkim. Dziękuję za wywiad. Dzięki.